Pytacie też, e, a takie badanie, czy test jest w języku niemieckim? Tak. To badanie jest e, przeprowadzane przez psychologa, specjalistę. Tak, on się nazywa Gutachta. W, a tungsztele takich instytucjach, które się w tym specjalizują, i to się odbywa w języku niemieckim. Całe badanie, z tym, że nieznajomość języka nie jest tu żadną przeszkodą języka niemieckiego, bo masz prawo, możesz skorzystać z niego i zapłacić za usługę tłumacza. Języka niemieckiego, to wszystko organizuje dla ciebie ta instytucja, gdzie do badania przystępujesz. Koszt bardzo różny, od 300-400 do nawet 600 euro. W, chyba w Hamburgu czy w Hanower. Ostatnio klient nam mówił, że zapłacił 600 euro za tłumacza, więc te ceny są bardzo różne. On jest z tobą wtedy podczas całego badania, od momentu wypełnienia kwestionariusza, ten, tej ankiety. Czyli części pisemnej badania po rozmowę z psychologiem. No, taką funkcję też wspierającą. No, także warto, warto sobie takiego tłumacza zamówić, poprosić o niego, żebyś, no, żeby nie było tej sytuacji, że nie rozumiesz pytania i przez to. Twoja odpowiedź też um, będzie, no jakby to powiedzieć, nietrafiona, niezrozumiała. A najgorsze jest to, jak nie będziesz mógł umieć się wypowiedzieć. No bo jak masz y, swoje zdanie, swoją zmianę przedstawić psychologowi, jeśli nie umiesz tego, nie umiesz się tak wyrazić? No to jest bardzo ważne, ta znajomość języka. To tak, jakbyś szedł na terapię. W języku niemieckim, to ona by ci coś dała? No, nie sądzę. Jak znasz tak po, na, na poziomie takim podstawowym, wiadomo, tam gdzieś w sklepie, w urzędzie się dogadasz, ale to jest rozmowa z psychologiem i on będzie pytał o Twoją przeszłość, o Twoje motywy takich zachowań. Um, I to jest po prostu praca, rozmowa psychologiczna. Więc to wymaga. Takiej do, bardzo dobrej, bym powiedziała, znajomości języka. Taka podstawowa znajomość moim zdaniem jest niewystarczająca i będzie powodowała nieprzyjemne sytuacje, jakieś niezrozumienie albo błędne zrozumienie, a ten tłumacz jest po to, żeby tutaj ten, ty, ty odpowiadasz tłumaczowi, tłumacz psychologowi, więc rozmawiacie w trójkę.